O, taki filmik nagramy, na którym się nic nie dzieje. Kompletnie. Ciotka będzie znowu ględzić. Zauważyłam, że tak pomału mi idzie to ględzenie, że mówię tak rozwlekle. Powinnam się może bardziej spiąć. No i jakaś pani tam prosi, żeby głośniej. No to się nie da, ja muszę mówić takie, jak to jest naturalne dla mnie. A ktoś musi sobie po prostu podgłośnić dźwięk w komputerze. No więc tak, byliśmy z Zorką na wizycie kontrolnej na USG. Na USG to nie da rady zobaczyć, ile jest kotków, bo do serduszka bijących i tak dalej, to wszystko się, że tak powiem, miesza. Można mniej więcej no, zobaczyć, że biją, że są żywe, że widać kręgosłupy właśnie, że widać serca, że widać nawet ich wątroby. Widać takie rzeczy, ale ile jest kotków, nie wiadomo. No są w każdym razie duże kocięta. Jak to pani doktor zmierzyła jednemu główkę, to miał 2,5 cm główka miała. Nie mam pojęcia, czy to jest dużo, czy mało. W każdym razie zaczęłam się teraz martwić, że są duże. No zawsze jest jakiś powód do niepokoju. Ale jak są duże, to są też silne i może tego się trzymajmy. No na pewno było widać dwa z jednej strony, dwa z drugiej, ale może widać było te same, któreś serduszko, więc no nie będziemy strzelać. W każdym razie widziałam te serduszka, widziałam nawet komory w serduszkach, dwie komory. Widziałam kręgosłupy, bardzo wyraźnie, nawet dostanę zdjęcie. Jeden kręgosłup, kręgosłupik taki, malutki, wcale nie taki malutki. I co ja tam jeszcze widziałam? No i generalnie to starałam się uspokoić Zorkę. No jest wszystko ok. Jeden kociak jest już w takiej pozycji do wyjścia, czyli główką. W kierunku rodzenia. O, tutaj teraz mam po prostu wypchnięte coś, nie wiem, nogę, głowę, już się schowało, ale to była po prostu bania, twarda gulka. I cóż, Zorcia była bardzo kochana, bardzo grzeczna. No, bała się, chciała uciec do kontenerka, ale dałyśmy radę ją fajnie przytrzymać, także wizyta przebiegła spokojnie, nic jej się nie stało. Ja miałam troszkę taką przygodę, że kontenerek się zaczął rozwarstwiać i całe szczęście trzymałem go od dołu, bo oj, tam kichaj, jak już masz kichać, to w tamtą stronę. No i byłoby niedobrze, no ale oczywiście pilnowałam tego. I cóż jeszcze? No i tyle. I czekamy. Bo to cały czas jest 5 minut przed porodem. A Zorka ani myśli. Natura jest mądrzejsza po prostu niż wszystkie badania, USG i wszystkie inne rzeczy. No, przyjdzie czas. To się okaże wtedy, że jest ten czas najlepszy i no i się stanie, no bo nie ma ucieczki. Nie ma odwrotu. Także emocje są, mam nadzieję, naprawdę wielką, że jest to kotka, która jest doświadczoną mamą. I wszystko pójdzie dobrze. Jest to taka koteczka, która bardzo mocno wchodzi do serca. Po prostu nie sposób jej tego serca nie oddać od razu na samym wstępie. I to jest takie dodatkowy taki element, żeby się chciało temu kochanemu stworzeniu nieba przychylić. No i tak nagadaliśmy, nic nie było na filmie widać, ale przynajmniej było słychać.
Także, o jaki długi, 5 minut będzie ciotka. Pa, pa. Thank you.